Cześć Andrzej. A, halo Mateusz, no jak ci tam leci? Kiedy będzie nowy rząd? Czyj? Twój. Głupi jesteś? Niby dlaczego? Przecież mówię, że masz większość. No to pytam jeszcze raz. Głupi jesteś? Ty umiesz liczyć? No umiem, ale ty mówiłeś przecież... A ty wierzysz w to, co ja mówię? To już chyba tylko ty jeden zostałeś. Ale się zarzekałeś, że dasz radę. Andrzej, proszę cię. No a to dlaczego tak mówiłeś? No dlaczego? Przecież mnie znasz. Żeby oszukać. No. A dlaczego, żeby oszukać? Żeby im dać jak najwięcej czasu, żeby się pokłócili, a nam jak najwięcej czasu, żeby się ewakuować i zatrzeć ślady. Żeby sobie poprzedłużać okresy wypowiedzeń, żeby poprzechodzić na emeryturę albo w stan spoczynku, żeby jeszcze chapnąć ile się da. No to wyszedłem na durnia. Czyli nie tak źle. Już cię gorzej nazwali i wygrywali w sądzie. Nasza piramida runęła, Andrzej. Nie tak miało być i trochę nas to zaskoczyło. Chcesz takie coś? Co to jest? Niszczarka. A co, popsuta? Słucham? No nie niszczy? Nie, nie niszczy. Tylko już mi wszystko zniszczyła. Nie stawiaj tu. Zniszczysz mi blat. Niemiecka. Nawet ma funkcję samozniszczenia. A mi po co? Zobaczysz za 2 lata. Ja tam nie mam nic do ukrycia. Jak się zorientujesz, że to naprawdę koniec, to na pewno coś się znajdzie. No to... No dobra. A to co będziesz teraz robił? No teraz to co? Będę w opozycji pilnował, żeby nowa władza nie zniszczyła tego, co byśmy zniszczyli. A nie boisz się, że będą cię ciągać po sądach? Jestem czysty jak łza. Nic na mnie nie mają. 3 razy sprawdzałem, czy wszystko żeśmy zniszczyli. No, a te działki? Ja nic nie wiem, to żona. A żona też nic. Albo nie wie, albo nie pamięta. Słuchaj, bo ja jestem prawnikiem. A nie chcesz na świadka koronnego? Co? Wszystkiego nigdy nie da się zniszczyć. Zawsze jest ta jedna kartka, o której wszyscy zapomnieli. Ja? Na świadka? No nie słyszałeś o świadku koronnym? Sypiesz swoich, ale sam nie idziesz do pudła. No to wiem. No nie, no to żart jakiś. No właśnie nie. Potem trzeba się wyprowadzić, wyjechać, zmienić twarz, żeby cię nie dopadli poprzedni koledzy. No ale to się opłaca. Z masą się udało, to może z tobą też. Andrzej. Ty możesz oczywiście stracić status świadka, jeśli tam ci podważą twoje zeznania. Dlatego mów prawdę. Ja wiem, że masz z tym kłopot, ale w tym wypadku opłaca się tak przełamać. Pstury. Nie będę żadnym świadkiem. No to kto inny weźmie świadka i będziesz go miał przeciwko sobie? Nic mi nie udowodnią. No, oby tak było. Ale pamiętaj, że jak trafisz do pudła, to nie będziesz sobie swobodnie leżał tak jak, o, ta niszczarka. Niby dlaczego? Przecież więźniowie z reguły głosują na PO. Aż się boję pomyśleć, jak tam trafi ten Czarnek. Przecież wiesz, co on z tymi dziećmi wyprawiał w szkole. No tak. No. A prezes to ci nie pomoże. No chyba, że będzie ci się zmieniać łyżką przy podkopie. Przestań krakać. No, odchodzisz w niebyt, Mateusz. Toruję ci drogę. Tobie zostawię 2 lata. Dobra, lecę. No, leć. Ciesz się lataniem, póki możesz. Koronny to dla ciebie szansa, mówię ci. Oglądałeś pana Kleksa? Szpak Mateusz zawsze chciał wrócić do ludzkiej postaci. Co ty byś nie chciał? A bzdury tam. No to na razie, no. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Kurczę, jaki fajny ten karton z tego opakowania po niszczarce. Kiedyś się nie było sanek, to się brało taki karton pod dupę i jazda. O, kiedyś miałem sanki z kartonu, a teraz mam całe państwo. O, też z kartonu i też pod dupą. Słuchaj, to jeszcze ja. O! Tak, masz telefon do tego masy? A co? Co się głupio pytasz? To masz czy nie masz? No mam. Co mi szkodzi spytać w sumie, jak mu się teraz żyje, nie? No, ja też już go trochę zacząłem rozpytywać, wiesz, bo się zdaje, że 2 lata to dużo. To mało, Andrzej.